Na każdym etapie konsultacji medycyny estetycznej u każdego pacjenta, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, bardzo ważne jest takie kompleksowe podejście do skóry. Bez tego istotnego elementu tak naprawdę nie ma nowoczesnej medycyny estetycznej, ponieważ musimy się zająć powierzchowną warstwą, czyli naskórkiem, skórowłaściwą czy tkanką podskórną, która determinuje nam stan tego, co się dzieje na skórze. Także ja za każdym razem namawiam jak najwięcej zabiegów małoinwazyjnych, bardzo dobrze dobranych, jak najwięcej zabiegów biorewitalizacyjnych opartych na naszym wewnętrznym potencjale. Sięganie od razu po wypełniacze, po dużej ilości toksyny botulinowej już teraz nie jest modne. To powinno być uzupełnienie całej kompleksowości, czyli przede wszystkim odbudowa skóry, kolorytu skóry, gęstości skóry, walka z przebarwieniami. To jest to, na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę. No i oczywiście ja też zachęcam za każdym razem mężczyzn do odwiedzin klinik medycyny estetycznej. Mamy całe oręże dedykowanych zabiegów dla mężczyzn, tylko obserwuję, że jeszcze troszkę mężczyznom brakuje odwagi. Zapraszam serdecznie, bo warto o siebie zadbać, szczególnie w okresie wiosennym, gdzie przygotowanie skóry ciała czy twarzy jest istotne i później procentuje każdego dnia.